Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Dzisiaj chcę poruszyć temat głodu alkoholowego. Pojawiają się pytania ze strony pacjentów, czy można sobie z nimi radzić, czy on jest konieczny i czym tak naprawdę jest. Pacjenci szukają klucza do sposobu na radzenie sobie z głodem alkoholowym. Dlatego temu tematowi poświęcam dzisiejsze zajęcia, dzisiejszy film. Głód alkoholowy. Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze, głód jest objawem diagnostycznym uzależnienia, a więc w związku z tym ma prawo się pojawiać i raczej będzie się pojawiał. Po drugie, głód ma to do siebie, że przemija. Nie jest czymś, co jest cały czas. Po trzecie, istnieją pewne czynniki, które wyzwalają głód. Są to wyzwalacze wewnętrzne i zewnętrzne. Co jeszcze? Głód ma pewne cechy charakterystyczne, o których porozmawiamy za chwilę. To, co istotne, jest to, że jeśli głód zawsze będzie występował, bo jest objawem uzależnienia, to warto go umieć rozpoznawać po to, żeby sobie z nim radzić. Jeżeli przemija, to warto zwrócić uwagę na to, że za jakiś czas go nie będzie, że jest to stan przejściowy. I po trzecie, jeśli istnieją wyzwalacze głodu, warto wiedzieć, jakie one są, żeby umieć je omijać, żeby umieć ich unikać, tych wyzwalaczy, tak? To trzy podstawowe informacje dotyczące głodu alkoholowego. Oczywiście te trzy informacje mają określone konsekwencje, również inne. Jeżeli chcesz trzeźwieć, to musisz zaakceptować, że głód będzie się pojawiał, umieć go określać. Musisz nauczyć się sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym, unikania wyzwalaczy głodu. Te wszystkie umiejętności są niezbędne do tego, żebyś trzeźwiał albo trzeźwiała. Jest w tych trzech punktach również nadzieja. Sposoby radzenia sobie z głodem możesz wytrenować, wyćwiczyć. Ważne jednak, żebyś potrafiła rozpoznać, w jaki sposób ten głód się przejawia właśnie w Twoim przypadku, bo od tego właśnie zależą sposoby, które możesz wykorzystać do radzenia sobie z głodem alkoholowym. Jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja na temat głodu alkoholowego. Pojawia się on w Twoim organizmie wtedy, kiedy nie ma w nim już alkoholu. A więc różni się od popularnego kaca. Patrząc na głód alkoholowy, warto zastanowić się, czym w ogóle on jest. Z punktu widzenia psychoterapii uzależnień jest on instrumentalną konsekwencją pragnienia. Na siłę głodu wpływa oczekiwanie przyjemności. Pamiętaj również, że pragnienie i głód mogą ulec zautomatyzowaniu i trwać niezależnie pomimo próby tłumienia ich. Znam taką sytuację, kiedy podczas psychoterapii w oddziale pacjenci wychodzili na zakupy. Na miasto. Była wśród tej grupie osoba, która zawsze przechodziła w tym momencie w danym markecie koło ściany, gdzie było pełno alkoholi. Ot tak zobaczyć, jak to jest. Po wyjściu z oddziału, niezależnie od siebie, trafiła od razu tam. Od razu pierwsze kroki skierowała do sklepu, żeby kupić alkohol. Pacjenci mówią często, że wtedy nie mają pojęcia, nie wiedzą, jak to się stało, że znaleźli się w sklepie. Oni nie planowali pójść do sklepu po alkohol. A więc to świadczy o tym, że to jest automatyzm. Inna sprawa dotycząca głodu alkoholowego jest również taka, że
Alkohol staje się jedynym źródłem przyjemnych uczuć i dominującym sposobem na radzenie sobie z przykrymi emocjami. Staje się jedynym źródłem przyjemnych uczuć i jest konsekwencją pragnienia, oczekiwania tych przyjemności. Zastanów się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy będziesz w stanie, czy jesteś w stanie rozpoznać u siebie głód alkoholowy? Kluczem do tego, do rozpoznawania swojego głodu alkoholowego jest znajomość całego mechanizmu, w jaki on się rozwija. Najczęściej następuje wówczas wzrost napięcia, które przeważnie zostaje stłumione, wyrzucone. To napięcie jest rozkręcane pomimo tłumienia. Przyczyn swojego zdenerwowania, złego samopoczucia poszukujesz zwykle wtedy na zewnątrz. Pojawia się w tobie duża potrzeba pozbycia się dyskomfortu, natychmiast, tu i teraz. Pragnienie ulgi przełącza się w oczekiwania, że alkohol jest w stanie tobie pomóc. Po czym poznajesz, że jesteś w głodzie alkoholowym? Zastanówmy się teraz nad tym. Po pierwsze, jakie towarzyszą tobie wówczas myśli? Po drugie, jakie pojawiają się uczucia? I po trzecie, jak się zachowujesz? Myśli. Co przychodzi tobie do głowy, kiedy myślisz o alkoholu, kiedy jesteś na głodzie? Zwykle muszę się napić, będzie mi lepiej. Uczucia. Poziom drugi głodu alkoholowego. Na razie mówię tylko o nich w skrócie. Uczucia. Rozdrażnienie, zdenerwowanie, poszukiwanie ulgi, poczucie cierpienia. Zachowanie. Między innymi to jest również szukanie dziury w całym. Mówimy o trzech poziomach głodu. Myśli, uczucia i zachowania. Zależnie od tego, na jakim poziomie ujawnia się twój głód, możesz podjąć inne kroki, żeby sobie z nim poradzić. Jakie? Przyjrzyjmy się, jakie są informacje, jakie są zachowania płynące z poziomu myśli, intelektu. Przede wszystkim myśli to natrętne myślenie o piciu. Oczekiwanie ulgi, jak wypijesz, to ci odpuści. Trudność w skupieniu uwagi, krążenie myśli wokół picia. Natrętne myśli o alkoholu, który rozwiąże twoje wszystkie problemy. Pogorszenie się pamięci. Przypominanie sobie pozytywnych, przyjemnych efektów picia alkoholu. Może być również suchy kas, czyli takie samopoczucie, jakbyś był po dużym piciu, ale jednak alkoholu poprzednio jeszcze nie piłeś. To jest ta różnica między objawem abstynencyjnym a głodem alkoholowym. Suchy kas pojawia się, kiedy w twojej krwi nie ma alkoholu. Mogą być również sny alkoholowe. Po przebudzeniu trudno ci jest rozróżnić, czy to jest jawa, a może to był sen. Ale również to, co widzą twoi bliscy. Zamykanie się w sobie. Mówimy tu o poziomie myślowym. Oczywiście to nie wszystko, bo to byłoby zbyt proste. Drugi poziom dotyczy poziom emocji. O jakich uczuciach tu mówimy? Drażliwość, złość, niepokój, poczucie monotonii, przygnębienie, smutek, poczucie braku czegoś nie wiadomo czego, nie możesz sobie znaleźć miejsca, ale również nadmierna radość. To, co dla mnie kiedyś było zaskoczeniem, że nie tylko obniżony
nastrój, smutek, ale również nadmierna radość. Mówimy w tym momencie o emocjonalnym aspekcie głodu alkoholowego. No i oczywiście jest trzeci aspekt głodu dotyczący zachowania. Można powiedzieć również, że jest to aspekt somatyczny głodu. Czujesz smak alkoholu w ustach, chociaż go nie piłaś. Czujesz zapach alkoholu. Suchość w ustach, albo wręcz przeciwnie, ślinotok. Poczucie ssania w żołądku. Wzmożone napięcie mięśniowe. Ból mięśniowy spowodowany tym napięciem i wzmożona potliwość czy bolesne pragnienie. Dlaczego określenie tych trzech poziomów głodu jest takie ważne? Ponieważ wynika z nich sposób radzenia sobie z głodem alkoholowym. Mówiliśmy o trzech poziomach głodu alkoholowego, na którym on się pojawia, objawia. Jednym z nich, jak pamiętasz, były uczucia. Przyjrzyj się teraz sposobowi, w jaki te uczucia się objawiają, w jakim objawia się głód alkoholowy, a sposobem na radzenie sobie z tym głodem. Pomyśl przez chwilę. Drażliwość. Złość. Niepokój. Przygnębienie, smutek. Poczucie braku czegoś nie wiadomo czego. Czy nie możesz sobie znaleźć miejsca. Brak czegoś nie wiadomo czego i brak miejsca. Nie możesz sobie znaleźć miejsca. To są elementy ujawnienia się głodu w sferze emocjonalnym. Co możesz z tym zrobić? Drażliwość i złość. Możesz znaleźć sposób na wyrażenie tych uczuć wobec źródła złości. Czyli wyrażenie złości. Niepokój. W przypadku niepokoju może pomóc technika relaksacyjna. Relaks. Również wyrażenie tych uczuć, porozmawianie z kimś. W złości ważna jest też na przykład cała strategia radzenia sobie ze złością. Jednym z elementów jest odejść od źródła złości. Przygnębienie. Możesz zastosować muzykę poprawiającą nastrój, rozmowę z kimś bliskim, przyjacielem, rodziną, kolegą, znajomym, dzieckiem, partnerem, ale również obejrzenie jakiejś komedii. Czyli rozmowa. Komedia. Czasami pomaga muzyka. Poczucie braku czegoś. Można o tym również porozmawiać, wyjechać na jakiś spacer, porozmawiać z kimkolwiek, pobyć z sobą, wyjść na zewnątrz. Brak miejsca, wyjazd, wycieczka. Ale również ważna jest akceptacja tych uczuć. To jest jeden z kluczowych elementów radzenia sobie z głodem alkoholowym na poziomie uczuć. Jeśli działa, jeśli pojawia się drażliwość, złość, niepokój, możesz wyrazić złość, odejść od źródła złości, wyrazić uczucia, wziąć techniki relaksacyjne, rozmowy, komedia, muzyka, wyjście na spacer, wyjście na dwór, porozmawianie z kimś. Powtarzam się, jeżeli chodzi o porozmawianie, ponieważ jest to jeden z najczęściej wskazywanych przez pacjentów w pracy ze mną sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym. Z tym, że przy rozmowie z kimś również ważne jest to, co mówiłem wcześniej o wyzwalaczach. Złym pomysłem jest rozmowa na temat twoich uczuć, emocji z osobą, z którą dotychczas piłeś. Niech to będzie ktoś, kto wspiera twoje trzeźwienie. Mamy więc omówiony poziom uczuć. Ale jak dobrze wiesz, to nie wszystko. To dopiero jeden z etapów, jeden z poziomów
na których objawia się głód alkoholowy. Drugim poziomem, na którym objawia się głód alkoholowy, o których mówiłem, to jest poziom świadomości myślenia. Nazwijmy to intelektem. Sposoby, w jakie objawia się głód alkoholowy na poziomie intelektu, to natrętne myśli o piciu. To myślenie o tym, że jak się napije, to mnie odpuści. A więc można powiedzieć, że marzenia alkoholowe, ułuda alkoholowa, kłamstwa alkoholu. Przypominanie sobie przyjemnych chwil, kiedy piłeś i kiedy alkohol tobie pomagał. Trudności ze skupieniem uwagi, czyli zaburzenia uwagi, koncentracji uwagi. Mogą być różne myśli natrętne, czyli takie, od których się nie możesz uwolnić, o tym, że alkohol tobie pomaga w przyniesieniu ulgę. Czyli napiszemy to alko równa się ulga. Mogą być również wspomniane sobie przypominania przyjemnych chwil, suchy kac oraz sny alkoholowe. Czyli piszemy suchy kac. Sny alkoholowe. I zamknięcie w sobie. To są poziomy, to są zachowania objawiające się na poziomie intelektualnym. Z tego oczywiście wynikają sposoby na radzenia sobie z głodem. Jeśli myślisz o piciu, możesz zastosować technikę zmiany myślenia. Jeśli pojawiają się kłamstwa alkoholowe, alkohol da mi ulgę, alkohol mi pomoże, alkohol będzie jedynym źródłem na to, żebym poczuł się lepiej, możesz sobie przypomnieć, jak wygląda realnie twoja sytuacja po wypiciu. Również jest to pomocne w przypadku wspomnień o przyjemnym działaniu alkoholu. Tutaj bardzo silnie działa mechanizm iluzji zaprzeczania, który wyrzuca z twojej pamięci, świadomości to, co może tobie przeszkadzać w dalszym piciu. A więc znowu realna sytuacja. Zaburzenia uwagi. Tutaj możesz zastosować techniki relaksacyjne, muzykę relaksacyjną, spacer, dużo różnych możliwości. Wspomniane myślenie, że alkohol przynosi ci ulgę, to również jest marzenia, kłamstwa alkoholowe, a więc realna sytuacja, przypomnienie sobie, jak to naprawdę było następnego dnia po piciu. Suchy kac. Do szczegółów, jak sobie z tym radzić, przejdziemy za chwilę. Sny alkoholowe. Na to, niestety musisz je zaakceptować. Możesz zastosować technikę zmiany myśli. Przypomnieć sobie, jak to wyglądało do tej pory, jeżeli piłeś, czy jeżeli piłaś. I zamknięcie w sobie. Tutaj jedna z ważnych rzeczy. Ludzie. Jedna z najważniejszych, ale też zdaję sobie sprawę najtrudniejszych wskazówek dotyczących radzenia sobie. Ponieważ często ludzie mogą być dla ciebie wyzwalaczem. Ludzie, którymi piłeś. Jeśli nie miałeś i nie masz innych znajomych, to tu zaczyna się problem. Warto sobie zbudować sieć wsparcia osób, które mogą tobie pomóc. Mówiłem jeszcze o suchym kacu. O tym elemencie porozmawiamy za chwilę, mówiąc o poziomie somatycznym, na którym objawia się głód alkoholowy. Pamiętasz, co mówiłem na temat poziomu somatycznego głodu?
czyli zachowania, poziom somatyczny, płynący z ciała. To był smak alkoholu, chociaż go nie piłeś. Zapach alkoholu, chociaż go nie piłeś. Suchość w ustach, albo wręcz przeciwnie, ślinotok. Ssanie w żołądku. Mogą być również inne objawy, takie jak ból mięśniowy, czy zlewne poty. Nie jest to z tej kategorii, ale mówiłem, że do tego wrócimy. Suchy kac. Są to przejawy głodu alkoholowego na poziomie somatycznym. Jak sobie z tym radzić? Jeżeli czujesz smak i zapach alkoholu, powąchaj coś innego, zjedz coś innego. Suchość i ślinotok oraz poczucie ssania w żołądku. Przyjmijmy w dużym uproszczeniu, że jest to jedna kategoria. Głód alkoholowy ma to do siebie, że jego ośrodek w mózgu jest ten sam, co ośrodek głodu zwykłego. W związku z tym podstawową metodą prewencji, zapobiegania pojawieniu się tego aspektu głodu alkoholowego jest prowadzenie regularnych posiłków. To, żebyś miała przy sobie zawsze coś do jedzenia albo coś do picia. Przy staniu w żołądku i suchości czy ślinotoku ważne jest również picie wody gazowanej, niegazowanej, zależy co Ci pasuje, do oporu. Nie proponuję kompotów, ponieważ one po fermentacji mogą również stać się alkoholem. Ale te sposoby, które działają na suchość w ustach i na suchy kac, są te same. Czyli duża ilość płynów do przesytu. Ból mięśniowy, techniki relaksacyjne, odpoczynek, masaż, zlewne poty. Niektórym pomaga bardzo prysznic, zimny prysznic, ale to musisz sobie dopasować. Masaż, relaks. Napoje. Jedzenie. Jaka jest moja propozycja na koniec tego filmu? Jak możesz wykorzystać tą wiedzę do radzenia sobie z głodem alkoholowym? O tym za chwilę. Proponuję Tobie uproszczony schemat radzenia sobie z głodem alkoholowym. Ten schemat ma tak naprawdę kilka kroków. Krok pierwszy. Obserwuj siebie. Zaznaczaj sobie sposoby, które u Ciebie objawia się głód alkoholowy. Możesz sobie napisać, powiedzmy, suchy kac. Myśli o alkoholu. Kłamstwa alkoholowe. Ślinotok. Po drugie, sprawdź. Stosuj różne sposoby radzenia sobie. Suchy kac, duża ilość płynów, a może jedzenie. Myśli o alkoholu, przerywanie myśli, myślenie o czymś przyjemnym, kłamstwo alkoholowe, przypominanie sobie realnej sytuacji, kiedy czułeś się następnego dnia na kacu, ślinotok, jedzenie, może guma, może woda gazowana, może niegazowana, a więc sprawdź, które metody się u Ciebie sprawdzają. I trzy, stosuj. Podsumowaniem tego wszystkiego może być również program HALT.
Nie bądź głodny, zły, zmęczony ani samotny, bo to również może przyczynić się do powstania głodu alkoholowego. W kontekście głodu tak naprawdę z programu HALT ważny jest jeden element. Nie bądź głodny, a więc regularne pory posiłków, zawsze przy sobie jakiś napój, zawsze jakaś przekąska. W ten sposób zwiększysz sobie szanse. Jeżeli chcesz, możemy o tym indywidualnie porozmawiać. Możemy przyjrzeć się, jak wygląda Twój głód alkoholowy, jak on się objawia i jakie sposoby są u Ciebie skuteczne. Jeśli w jakikolwiek sposób skorzystałeś z tego filmu, zapraszam Cię do pozostawienia komentarza albo do subskrypcji kanału. Możesz również skorzystać z opcji kontakt, która wyświetla się tutaj. Przez moją stronę wejść w zakładkę kontakt, formularz kontaktowy. Jeżeli uważasz, że warto się zająć tematem Twojego głodu alkoholowego, zapraszam również na konsultację za pomocą Skype'a bądź osobiście. Ustalimy wtedy, przyjrzymy się, w jaki sposób u Ciebie konkretnie objawia się głód alkoholowy, co możesz z tym zrobić, ułożymy plan radzenia sobie z tym głodem i przetrenujesz go. Zapraszam. I pozdrawiam, Darek Dopierała. Do zobaczenia. Trzymaj się.